Miłosna porada na miesiąc listopad. Witam serdecznie kochani subskrybenci i nowi widzowie. Proszę o subskrypcję nowych widzów mojego kanału. Proszę również o komentarze i o lajki. Na wróżby prywatne zapraszam poprzez kontakt e-mail ze mną. Mój e-mail jest loelia.orakel@gmail.com. Ten mój adres e-mailowy znajdą Państwo pod moimi wszystkimi filmikami, jak również w komentarzach. Proszę Państwa, dzisiaj mam karty miłosne, orakel miłosny i wyciągnęłam trzy karty dla trzech grup. Proszę wybrać grupę numer 1, 2 lub 3 i zobaczmy, co radzi Wam orakel miłości na miesiąc listopad. Karty The Romance Angels, Oracle Cards von Dr. Doreen Virtue, czyli orakel romantyczny. Mam nadzieję, że wybrali już Państwo swoje grupy. Zacznijmy od grupy pierwszej. Jaka karta jest? Jaka porada kart oraklu romantycznego dla grupy pierwszej? Romantic feelings. Romantyczne uczucia. Zobaczmy, jak romantyczna jest ta karta. Piękna, romantyczna chwila pięknej pary. Pocałunki, miłość, romantyczność i anioł, który czuwa nad tym. Romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Czyli Twoje uczucia są realne i warte poznania. Czyli w miesiącu listopadzie poznaj swoje romantyczne uczucia. Są one warte poznania. Są one warte Twojego czasu. Poświęć swój czas na romantyczne chwile, na piękne momenty, pocałunki, dotyki, na piękne romantyczne uniesienia. Oddaj się tym romantycznym chwilom w tym jesiennym czasie. Pozwól sobie na romantyczność, na takie romantyczne momenty. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą. Grupa druga wyciągnęła tą kartę. Zobaczmy, jaka rada na miesiąc listopad kryje ta karta. Passion, pasja. Zobaczcie, kochani, jak romantycznie. Anioł miłości. Zakochany anioł miłości i zakochana kobieta. Pasja miłości, pasja uczuć, romantyczności, pocałunków, dotyków. Pasjonowanie się tą romantycznością.
Allow your heart and soul to sing with joy. Całe Twoje serce i dusza śpiewają z radością. Całe Twoje serce i dusza są ogarnięte tą pasją miłości. Napawają się romantycznością, uczuciami pięknej, wzniosłej miłości, pożądania, namiętności, czyli pasjonuj się takimi chwilami, jak widzisz tutaj na tym zdjęciu. Niech pasjonuje Cię właśnie ta energia miłości, te wibracje romantyczne. Rozkoszuj się tym i wzbudź w sobie tą pasję. Dziękuję grupie drugiej. Grupa trzecia zdecydowała się na tą kartę. Zobaczmy, co kryje się właśnie na tej karcie. Getting to know each other. Poznać się. Będziecie się poznawać. Czyli czas na poznawanie się. Na pewno, jeśli chcecie zbudować coś stabilnego, stałego, długotrwałego, ważne jest poznanie siebie. Ten etap jest bardzo ważny, by poznać swoje cele, marzenia, życzenia, swoje wartości. Kiedy dasz poznać swoje wnętrze innemu człowiekowi, kiedy otworzysz się i wyznasz wszystko, pokażesz mu swoje wnętrze, to wasza znajomość, wasza więź się pogłębi. Czyli pogłębi się emocjonalnie również wasza znajomość, kiedy się będziecie krok po kroku dokładniej poznawać, doznawać o sobie wiele różnych, rozmaitych informacji. Wtedy poczujecie do siebie pewną więź, pewną emocjonalność. Krok po kroku będzie się to pogłębiać, ponieważ otworzycie swoje wnętrze, swoją duszę, swoje serce na drugą osobę. Czas do poznania siebie jest bardzo ważny, jak nie najważniejszy. Więc dajcie sobie ten czas w listopadzie. Poznajcie się najpierw, jakie są wasze oczekiwania wobec siebie, czego pragniecie z całego serca i duszy, co chcecie, by dał wam partner i co chcecie również dawać, co chcecie przeżyć, jakie macie wspólne cele, co was łączy. Dajcie sobie czas, by to wszystko doświadczyć. I jeśli otworzycie się na tę drugą osobę, by on was poznał i byście wy jego również poznali, wtedy pogłębi się emocjonalnie wasza przyjaźń, wasza relacja. I tego wam życzę, kochani, w miesiącu listopadzie.
Więc takie romantyczne wskazówki miłosne otrzymaliśmy od kart na ten miesiąc, listopad, na następny czas. Życzę Wam takich pięknych, romantycznych momentów pełnych namiętności, pożądania, pięknych pocałunków, dotyku, chwil. I pasjonujcie się tym. Jednakże dajcie sobie również czas na poznanie siebie. Cieszcie się tymi romantycznymi wibracjami, romantycznymi energiami. Życzę Wam pięknych, romantycznych chwil. Do usłyszenia już niedługo.